Witamy, żegnamy się w niedzielę. Pod takiej miłości Wam życzymy na cały tydzień. My dychamy do środy, w czwartek tam jakieś mamy małą imprezkę, no i w sobotę gramy wesele też w okolicach Nowego Sącza, trzy razy na miejscu. Z pozdrowieniami z chłopaków składają się, ja idę się okąpać, poprawić i wracamy do domku. Z Marcinek, Marcinek tu ładnie, pięknie sprzęty wyskładał. Super. Marcin był nad morzem, to kupił nam okulary, bo ponoć kolory wyciszają, dodają radości ludziom, więc po to są nam te potrzebne okulary. Mateusz też ma czerwone, ale dzisiaj dał sobie w palnik i nie beblej, nie odzywaj się, bo oni będą myśleć, że ty jesteś trzeźwy. Ja? Nie no, tak piszą, że ty jesteś trzeźwy. Absolutnie jestem trzeźwy. No. Absolutnie. Ja... A dobrze, jak jesteś trzeźwy, to powiedz, od kiedy gramy za tydzień? Od kiedy? Wczoraj gramy. No i tak to wygląda jeszcze koniec naszej pracy. No, pożegnaj się z fanami, życzę miłego tygodnia, Piotrusiu. Wszystkiego najlepszego dla Was. Z mikrofonem po boiskach. Dla Państwa Piotr Gablin. Mamy chłopaków. Taki mamy chłopaków. Jeszcze się pożegnamy z Bin Ladenem. Osa Bin Laden jak zwykle. A jeźdź na drogę. No. Jak się grało, jak atmosfera? Super. Fajni ludzie, fajne wesele. Także... Kłaniamy się nisko i do zobaczenia już niebawem. Z czym? Z nowościami. Oczywiście. Marcinku, obiecuję tutaj fanom, że będą nowości, tak? Jak coś chcą, to proszę pisać, wszystko zrobimy. Tak, oczywiście. Tu Polskie Radio. Minęła godzina 22. Marcinek obiecał nowości. Jeszcze dwóch akordeonistów. Na ulicach Warszawy tłoczno. Obywatel, który nieco więcej nadużył alkoholu, kategorycznie mówimy stop pijanym przechodniom. Ja pierdolę.